Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Roberta Leiseja pod tytułem „Bitwa braci. William, Harry i historia rozpadu rodziny Insorów”. Przełożył Janusz Ochab. Czyta Filip Kosior. Mojemu bratu Grahamowi. Rozdział pierwszy. Wojna braci. Oczywiście dochodzi między nami do nieporozumień, jak w każdej rodzinie a kiedy już się pojawiają, są dość poważne. Książę William, BBC News, 19 listopada 2004. Rozmawiajcie ze sobą na miłość boską. W takim duchu Diana wychowywała synów. Chciałaby w pełni i otwarcie okazywali swoje uczucia, a nie dUsili je w sobie i wspominali o nich jedynie półgębkiem jak wielu innych członków Windsor'skiego klanu. Nigdy się nie skarż. Nigdy się nie tłumacz. Cóż to za filozofia życiowa? Dzięki matce William i Hary wyrośli na ludzi szczerych i bezpośrednich, ambitnie chcących zmieniać świat. Ich prostolinijność i reformatorskie zapędy stanowią główną treść tej książki. Nasza opowieść zaczyna się w maju 2019 roku wraz z narodzinami pierwszego dziecka księcia Harego. To radosne wydarzenie dało zwaśnionym braciom szansę na pojednanie, na wzajemne wybaczenie i nowy początek. Czy z niej skorzystają? Oczywiście do różnego rodzaju nieporozumień i skandali dochodziło już wcześniej, przed ślubem. Mam na myśli tę skromną uroczystość na zamku w Windsorze, która połączyła anglosaskiego księcia ze śniadą Amerykanką, rozwiedzioną gwiazdą TV. Ceremonia ślubna, która odbyła się wiosną 2018 roku, przyciągnęła przed ekrany telewizorów niemal dwa miliardy widzów na całym świecie. Jak przy każdym chyba ślubie i tu nie obyło się bez kilku drobnych rodzinnych nieporozumień. Komuś nie spodobała się suknia druchny, ktoś inny krytykował brak ślubnej tiary. Ach, no i jeszcze nieobecność ojca panny młodej. Lecz niemal równo dwanaście miesięcy później, licząc od 19 maja 2018 roku do 6 maja 2019, na świat miał przyjść owoc tego błogosławionego związku, wiosenne dziecko, źródło rodzicielskiego szczęścia i przyczynek do pojednania całej rodziny, szczególnie dwóch winzorskich braci i ich żon, które podobno prowadziły między sobą cichą wojnę. Królewskie narodziny, podobnie jak królewskie śluby, to wydarzenia o ludzkim wymiarze, które cementują przywiązanie i sympatię współczesnych narodów do ich monarchów. Historycy konstytucjonalizmu chętnie tłumaczą ten paradoks. Tak współczesna demokracja może się wzmocnić dzięki elitarystycznym i niedemokratycznym tradycjom dawnego ustroju. Nic jednak nie ma takiej siły oddziaływania, jak widok śpiącego noworodka w beciku, nowego życia, które daje wszystkim nadzieję. Węże powszechnie dostępnych środków komunikacji królewskie narodziny zamieniły się w medialne widowiska zawierające zwykle te same, zgodne z oczekiwaniami publiki, elementy: rozradowany tłum przed szpitalem, uśmiechnięci rodzice pozujący na schodach z nowonarodzonym dzieckiem, wykrzykiwane zewsząd komplementy, błysk fleszy. Później następuje spokojniejsza, bardziej oficjalna sesja zdjęciowa podczas chrztu i ogłoszenie imion oraz nazwisk rodziców chrzestnych. Taki styl wprowadzili w 1982 roku Karol i Diana. Wtedy właśnie, 21 czerwca, urodził się ich syn William, który jako pierwszy w historii dziedzic brytyjskiego tronu przyszedł na świat w zwykłym szpitalu. Dokładnie w szpitalu świętej Marii w zachodnim Londynie, tuż obok dworca kolejowego Paddington, gdzie stale unosiła się charakterystyczna woń pociągów. Siostra Karola, księżna Anna. Odkryła zalety tego prywatnego oddziału położniczego zajmującego całe skrzydło budynku i nazwanego Lindo na cześć portugalsko-żydowskiej rodziny filantropów, gdy rodziła tam dzieci Pitera 1971 i Zare 1981. Dwa lata po Williamie, 15 września 1984 roku, przyszedł na świat czwarty członek rodziny królewskiej z oddziału Lindo, jego młodszy brat Harry. Gdy William i Kate sami mieli zostać rodzicami, przejęli ten nowy zwyczaj i na miejsce narodzin Georgia 2013, Charlotte 2015 i Louisa 2018 wybrali Szpital Świętej Marii. Nim najmłodsze dziecko zostało przedstawione światu, stopy dumnych królewskich rodziców niemal wyżłobiły ślady w schodach przy Paddington. Z pewnością wcześniej czy później powstanie antropologiczna praca naukowa opisująca sukcesy populistycznych monarchii, które postanowiły pokazywać swe nowo narodzone potomstwo na schodach dworców kolejowych. Austriaccy arcyksiążęta nie zechcieli ucieszyć poddanych widokiem swych pociech i kogo teraz obchodzą ci arystokraci w Austrii czy poza nią? Jednak w maju 2019 roku Harry i Meghan, Doszli do wniosku, że nie chcą prezentować swojego dziecka na schodach oddziału położniczego Lindo. Zamierzali demonstrować swój królewski status w inny sposób, a może nie chcieli demonstrować go wcale. Aby zrozumieć, dlaczego było to tak istotne, musimy sięgnąć do historii, a konkretnie do legendy o szkandeli. Kilkaset lat temu szkandela służyła do tego samego, do czego służy dziś koc elektryczny lub termofor. Nim jaśnie pan udał się wieczorem na spoczynek, pokojówka rozgrzewała jego pościel, pocierając ją energicznie szkandelą. Dużym, płaskim, okrągłym naczyniem z mosiądzu, podobnym do rondla, wyposażonym w długą, drewnianą rączkę i przykrytym wysoką, kopulastą pokrywką, pod którą mogło się zmieścić całkiem sporo rozżarzonych węgli wyjętych z paleniska. Albo noworodek. Jak głosi legenda... W 1688 roku dołoża Marii z Modeny, żony nienawidzonego katolickiego króla Jakuba II, właśnie w takiej szkandeli przemycono zdrowe niemowlę. Chłopczyk miał zastąpić nowonarodzonego prawego następcę tronu, który podobno był bardzo wątły i słaby. Do 1688 roku tolerowano niepopularnego monarchę, ponieważ zakładano, że władzę przejmie po nim jego protestancka siostra Maria i jej jeszcze bardziej protestancki mąż z Holandii, Wilhelm Orański. Wrodzy katolikom Brytyjczycy mieli nadzieję, że powszechnie lubiani antypapiści zastąpią bezdzietnego i zdecydowanie zbyt przychylnego papistom Jakuba. Jako para współmonarchów Wilhelm i Maria zachowaliby w ten sposób to, co w owych czasach uchodziło za demokrację, a tym samym wzmocniliby Kościół Anglii. Niespodziewany obrót wydarzeń, jakim było pojawienie się żywego i zdrowego dziecka ze szkandeli, Jakuba Edwarda Franciszka Stuarta, mógł jednak pokrzyżować te plany. Dlatego też rok 1688 stał się punktem zwrotnym w historii brytyjskiej monarchii. W listopadzie tego samego roku Wilhelm Orański przybił do brzegów Torbej na czele floty inwazyjnej, co skłoniło Jakuba II i jego syna do ucieczki z Londynu. Ten bezkrwawy przewrót z 1688 roku przeszedł do historii pod nazwą Rewolucji Chwalebnej a wprowadzone w jego wyniku zmiany stały się podstawą i wzorem współczesnego systemu sprawowania władzy, w którym coraz większą rolę odgrywa demokratycznie wybrany parlament, a monarchia konstytucyjna sprawuje funkcję czysto symboliczną. Prócz tego rodzaju teoretycznych zmian pojawił się bardzo konkretny przepis mówiący o tym, że wszystkim królewskim narodzinom musi towarzyszyć aktualny minister spraw wewnętrznych, który mógłby potwierdzić, że następca lub następczyni tronu to rzeczywiście królewski potomek, a nie dziecko dostarczone w szkandeli. Od tego czasu niemal do dzisiaj obecność przy królewskich narodzinach była obowiązkiem każdego kolejnego ministra spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Królowa Wiktoria rodziła każde z dziewięciorga swych dzieci w pokoju, w którym przebywali minister oraz grupa tajnych doradców. Ten dziwaczny w gruncie rzeczy zwyczaj utrzymał się prawie do połowy XX wieku. W kwietniu 1926 roku sir William Johnson Hicks był przy narodzinach przyszłej królowej Elżbiety II w londyńskiej rezydencji jej rodziców. A cztery lata później jego następca z partii pracy, John Robert Kleins, musiał przybyć do zamku glamis w Szkocji, by nie przegapić narodzin siostry Elżbiety Małgorzaty. Utknął tam na całe dwa tygodnie, utrzymując łączność ze światem jedynie za pośrednictwem pojedynczej, obsługiwanej z centrali linii telefonicznej, bo księżniczka urodziła się długo po przewidywanym terminie. W listopadzie 1948 roku książę Karol został pierwszym z urodzonych po 1688 roku następców tronu, który przyszedł na świat bez kontrolującej obecności przedstawicieli narodu określonej przepisami. Powojenny laburzystowski gabinet Klementa Atlii szybko i bez wahania zlikwidował tę anachroniczną praktykę. Jednak Karol przywracał ją do życia w latach 1982 i 1984, gdy rodzili się William i Harry, a on wraz z Dianą, zaledwie kilka godzin po porodzie, dumnie prezentował swoich synów na szpitalnych schodach oddziału Lindo, jakby chciał uzyskać w ten sposób akceptację i przychylność społeczeństwa. Książę William kontynuował ten zwyczaj, choć już w 2013 roku publicznej prezentacji towarzyszyły bezceremonialne i budzące niesmak przepychanki tłumu dziennikarzy, paparazckich i zwykłych gapiów. William dzielnie trwał na posterunku wspierany przez Kate, zawsze nienagannie ubraną i uśmiechniętą pomimo niedawnych trudów porodu. Jako następca tronu, który sumiennie przygotowywał się do swojej roli, książę William wiedział, jak niebezpiecznym narzędziem może być szkandela i jak ważne jest budowanie poczucia jedności z narodem. Jednak jego młodszy brat, jako zapasowy dziedzic, nie poznał tej szczególnej instrukcji w postaci legendy sprzed wieków, nie wspominając już o jej socjologicznych podtekstach i znaczeniu, choć nawet gdyby tak się stało, pewnie wcale by go to nie obchodziło. Następca tronu mógł zdecydować się na udział w upokarzającej inspekcji na szpitalnych schodach, jeśli uznał to za stosowne. Młodszy syn króla miał jednak inne podejście do sprawy, a jego żona całkowicie się z nim zgadzała. Harry i Meghan uważali, że pierwszą rzeczą, jaką zobaczy ich nowo narodzone dziecko po opuszczeniu szpitala, nie powinien być ten sam obłęd rozkrzyczanego tłumu i błyskających fleszy, które towarzyszyły Dajanie i które w istocie stały się przyczyną jej śmierci. Wystarczy tylko zerknąć na zdjęcie maleńkiego Charego w objęciach matki stojącej we wrześniu 1984 roku na schodach skrzydła Lindo, by zrozumieć, że Diana musiała poświęcić co najmniej godzinę na mycie i suszenie Włoszów, nim kierowana spontanicznym odruchem wyszła przed szpital, by pozdrowić lud. Ostrożna Kate znosiła te wszystkie zabiegi i przygotowania dla dobra firmy, ale nieprzewidywalna Megan najwyraźniej nie miała na to ochoty. Dlatego też Harry i Meghan, książę i księżna Sussex, uzgodnili, że ich dziecko urodzi się w domu, w spokoju i odosobnieniu Frogmore Cottage, rezydencji położonej w Windsorze. Frogmore Cottage składa się w istocie z kilku budynków, które niedawno wyremontowano i połączono w jedną liczącą 23 pokoje posiadłość. Remont kosztował około 2 milionów 400 tysięcy funtów pochodzących z publicznych funduszy. Tutaj właśnie pojawił się kolejny drobny problem. Skoro królewscy rodzice nie chcieli pokazać swego dziecka ze względu na tradycję związaną z historią o gorącym rondlu do podrzucania dzieci, to może powinni byli zrobić to ze względu na te wszystkie garnki i rondle w ich nowej, ślicznej kuchni, za które zapłacili podatnicy. Być może warto byłoby uczynić jakiś gest wdzięczności. Jak się okazało, były to czysto akademickie rozważania. Dziecko saseksów nie spieszyło się z przyjściem na świat, a gdy poród opóźniał się już o dwa tygodnie, lekarz Megan, jego lub jej tożsamość pozostaje tajemnicą do dzisiaj, zalecił przenosiny do szpitala, gdzie matka mogła liczyć na natychmiastową, specjalistyczną pomoc. Wydawało się, że odległy o kilkadziesiąt mil państwowy szpital Frimley Park w okolicach Farnborough będzie w zupełności wystarczający. Jednak królewska para wybrała się wraz z matką Meghan Doryą w znacznie dłuższą podróż do Londynu, do najdroższego oddziału położniczego w Wielkiej Brytanii prowadzonego w amerykańskim szpitalu Portland Hospital. Korzysta z niego wiele gwiazd światowego formatu: Victoria Beckham, Liz Harley, Kate Winslet. Wszystkie te sławne matki rodziły w luksusowych warunkach zapewnianych przez Portland, gdzie podstawowy pakiet usług położniczych kosztuje minimum 6100 funtów, wliczone jest w to łóżeczko z baldachimem dla dziecka, i gdzie nie unosi się paskudny zapach dworca kolejowego. Tu należy wspomnieć o kolejnej kontrowersyjnej sprawie związanej z Harem i Megan o luksusowych pięciogwiazdkowych upodobaniach i słabościach, którym ci trybuni zwykłych ludzi tak często ulegają. Od zamiłowania do prywatnych odrzutowców, przez hollywoodzkie przyjaźnie, po chęć zaszycia się w wyremontowanym za ogromne pieniądze 23-pokojowym domku, czy też po przeprowadzce do Kalifornii w wartej 18 milionów dolarów rezydencji w stylu toskańskim z 12 łazienkami postawionej na parceli o powierzchni 22 akrów w ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles zwanej Beverly Ridge Estates. To kwestia bezpieczeństwa. Tłumaczyli ich agenci. Poza tym oni naprawdę potrzebują prywatności. Personel szpitala Portland wykonał zadanie sprawnie i dyskretnie w nocy z 5 na 6 maja 2019 roku. Rankiem Megan ujrzała swego spóźnionego, lecz zdrowego syna, który tuż po porodzie ważył 7 funtów i 3 uncje, około 3 kg 25 deko. Mały Archie urodził się dokładnie o godzinie 5.26, dzięki czemu babcia Doria, szczęśliwi rodzice i ich nowo narodzony synek mogli wrócić do Windsoru niepostrzeżenie. Wybieg okazał się skuteczny także dzięki wsparciu pałacu Buckingham, który o drugiej po południu tego dnia ogłosił, że księżna Sussex właśnie zaczęła poród, choć w rzeczywistości zakończyła go osiem godzin wcześniej. Harry i Meghan nie przywiązywali większej wagi ani do królewskiej tradycji, ani do wierności faktom. Ale choć raz udało im się przechytrzyć znienawidzone media. Rozdział 2. Sprawy rodzinne. On jest jedyną osobą na świecie, z którą mogę porozmawiać o wszystkim. Doskonale się rozumiemy. Książę Harry, styczeń 2006. Życzliwi przyjaciele, którzy co jakiś czas informują prasę o uczuciach i przemyśleniach członków rodziny królewskiej, ujawnili, że William nie miał najlepszego zdania o gwiazdorskich manewrach Harego i Megan, które miały ukryć przed światem narodziny ich syna w maju 2019 roku. Pogłoski te znalazły potwierdzenie, gdyż William i Kate odwiedzili swego nowonarodzonego krewniaka dopiero po ośmiu dniach. Z kolei królowa, książę Filip, Karol i Kamila już po kilku godzinach zjawili się u świeżo upieczonych rodziców, by zachwycać się noworodkiem. Wydaje się dość dziwne to, że gdy książę i księżna Cambridge po tygodniu wybrali się w końcu do Frogmore, nie zabrali ze sobą George'a, Charlotte i Louisa, by ci mogli poznać nowego kuzyna. Harry wygrał jednak następną rundę. 8 maja pojawił się wraz z Megan trzymając na rękach dwudniowego archiego Harrisona Mountbattena Windsora w wnętrzu sali zamkowej świętego Jerzego w Windsorze. Towarzyszył im tylko jeden fotograf, którego sami wybrali do tego zadania oraz mała grupka dziennikarzy, z którymi rozmawiali o swojej radości i kamery telewizyjne. To prawdziwa magia, coś zdumiewającego, mówiła Megan. Mam teraz dwóch najwspanialszych facetów na świecie, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Ma cudowny charakter, zwierzał się Harry. Jest bardzo spokojny. Nie wiem, po kim to odziedziczył. Znajomi Harego z Sandhurst twierdzili, że dał synowi na imię Archie na cześć swojego mentora z wojska, majora Toma Archera-Bartona. Lecz matka dziecka przedstawiła bardziej wyrafinowane wyjaśnienie. Księżna Sussex tłumaczyła, że słowo Arche pochodzi z klasycznej greki i oznacza tyle co początek lub źródło działania. Megan lepiej poznała kulturę antyków w szkole w Los Angeles niż Harry w Eton. Później książęca para nazwała tak również swoją fundację dobroczynną. Jeśli zaś chodzi o imię Harrison, to można uznać, że był to swego rodzaju żart. Harrison. Choć niektórzy komentatorzy zastanawiali się, czy ma to coś wspólnego z mistyczną, medytacyjną aurą otaczającą George'a Harrisona ulubionego Bitelsa Meghan. Otulony białym kocem, z delikatną włóczkową czapeczką na głowie, mały Archie przespał smacznie swoją całą pierwszą oficjalną sesję zdjęciową, co oczywiście odpowiadało oczekiwaniom jego rodziców. Dziękuję wszystkim, mówiła Megan, za serdeczność i życzenia. To wiele dla nas znaczy. Cała ta potrosze prywatna, a potrosze publiczna uroczystość wypadła po prostu idealnie. Okazałe wysokie okna sali Świętego Jerzego stanowiły doskonałe tło, zapewniając historyczną oprawę całkiem współczesnemu wydarzeniu. Ten nowoczesny wymiar znajdował również odbicie w tym, że to właśnie Harry, odpowiedzialny i dzielący się obowiązkami ojciec, trzymał na rękach dziecko, podczas gdy na wszystkich zdjęciach wykonywanych wcześniej na schodach przy Paddington to matka tuliła noworodka. Kolejna, jeszcze serdeczniejsza uroczystość rodzinna Odbyła się, gdy dumni rodzice pokazywali Arciego Królowej, księciu Filipowi i Dori. Zdjęcie z tego spotkania było na pierwszych stronach wszystkich brytyjskich gazet i wielu innych na całym świecie. Wszyscy mogli więc zobaczyć, jak dwie babcie biała i czarnoskóra, uśmiechają się do pierwszego w brytyjskiej rodzinie królewskiej dziecka zmieszanego małżeństwa. Naprawdę trudno pojąć, jak kobiety potrafią tego dokonać. Zauważył Harry w jednym z wywiadów udzielonych po narodzinach syna. To zdumiewające przeżycie, jakiego wcześniej nawet nie umiałbym sobie wyobrazić. Później jednak pojawił się pierwszy poważny problem i pierwszy zgrzyt, czyli kwestia rodziców chrzestnych. Ich obecność podczas chrztu w kościele anglikańskim jest oczywista i nieodzowna. Mają oni prowadzić dziecko przez życie, wspierając je duchowo, moralnie i często również materialnie, a wybór tych osób ma szczególne znaczenie w przypadku członka rodziny królewskiej. W kościele Anglii rodziców chrzestnych określa się również formalnie sponsorami. Może się wydać, że numer 6 i 7 w kolejce do objęcia tronu to dość odległe miejsca, ale kto wie, co może się wydarzyć w epoce potężnych ataków terrorystycznych i globalnych pandemii. Niewykluczone, że następcy z szóstej i siódmej pozycji przesuną się wkrótce na trzecią i czwartą albo i wyżej. Co istotniejsze, każdy z tych potencjalnych monarchów, w chwili gdy powstaje ta książka, Harry jest szósty w kolejce do tronu, a Archie siódmy, pozostaje członkiem rodziny królewskiej i otoczony jest nimbem tej królewskości na mocy emocjonalnego przywiązania ze strony swych poddanych oraz pieniędzy, które pobiera z ich podatków, czy mu się to podoba czy nie. W pałacu Buckingham wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że nie każdy z potencjalnych kandydatów na rodziców chrzestnych może uczestniczyć w tej organizowanej pospiesznie uroczystości. W lipcu 2019 roku Elżbieta II jak co roku wyjeżdżała do Szkocji na Holyrood Week, co oznaczało, że ani ona, ani książę Filip nie będą na chrzcinach Archiego zaplanowanych na 6 lipca. Zmiana terminu nie wchodziła w grę, gdyż i tak z wielkim trudem dopasowano go do licznych obowiązków i podróży Karola, Kamili, Williama i Kate, nie wspominając już o arcybiskupie Canterbury, który miał przewodzić ceremonii. Jednakże zarówno monarcha, pałac, jak i praktycznie wszyscy uczestnicy tej gry wiedzą, że świat powinien poznać, kim będą sponsorzy nowego członka królewskiej rodziny. Jak można ocenić, czy funkcje powierzone odpowiednim osobom, skoro ich tożsamość pozostaje nieznana? Określenie sekretny sponsor nie kojarzy się zbyt dobrze. Poza tym zgodnie z niepisanymi regułami funkcjonowania monarchii Zjednoczonego Królestwa, Brytyjczycy mają prawo wiedzieć, kto jest duchowym przewodnikiem ich potencjalnego króla czy królowej. Jednak w tym przypadku precedensy, protokół i praktyka przegrały w starciu z uporem Harego i Megan, którzy chcieli przede wszystkim chronić prywatność swoją oraz ich nowonarodzonego dziecka. Archie Harrison Mountbatten Windsor zostanie ochrzczony przez arcybiskupa Canterbury podczas skromnej rodzinnej uroczystości, która odbędzie się w prywatnej kaplicy królewskiej w zamku Windsor w sobotę 6 lipca, informował pałac Buckingham w oświadczeniu wydanym 3 lipca. Książę i księżna Sussex chętnie udostępnią niektóre ze zdjęć wykonanych tego dnia przez fotografa Chrisa Allertona. Rodzice chrzestni, zgodnie z ich życzeniem, pozostaną anonimowi. Potwierdzając oświadczenie Buckingham, Królewskie Biuro Sussex dało jasno do zrozumienia, że kwestia sponsorów nie podlega negocjacji. Nazwiska rodziców chrzestnych nie zostaną ujawnione. W trakcie mojej kariery relacjonowałem pięć lub sześć królewskich chrztów, komentował redaktor naczelny czasopisma Majesty w programie telewizyjnym Today i nigdy nie zetknąłem się z tak daleko posuniętą dyskrecją. Czy brat Harego William był oburzony, czy tylko zirytowany, a może jedynie skonsternowany? Przyjaciele starali się studzić emocje, wskazując tę ostatnią możliwość. Sugerowali, że przyszły król, który w sukcesji do tronu wyprzedza Archiego zaledwie o pięć miejsc, nie może pojąć, jak doszło do zignorowania tak jednoznacznej i podstawowej zasady. Jak to możliwe, by którykolwiek z nowych członków rodziny królewskiej został należycie ochrzczony bez ujawnienia tożsamości jego sponsorów? Gdy rankiem w sobotę 6 lipca. William pojawił się na chrzcinach swojego bratanka Archiego w prywatnej kaplicy królowej w Windsorze, a potem pozował do zdjęcia w nienagannym wnętrzu zielonego salonu, uśmiech ani na moment nie schodził mu z twarzy. Był to jednak cierpki i tajemniczy uśmiech, a komentatorzy szeroko rozwodzili się nad tym, jaki podtekst mógł się kryć za tym grymasem oraz mową ciała młodego księcia, ale także za uśmiechem i postawą jego żony. Kate celowo założyła na tę okazję perłowe kolczyki po swej zmarłej teściowej, te same, które podobno wybrała Diana na chrzest Harego w 1984 roku. Siedziała jednak dziwnie wyprostowana, zauważyła Judy James, ekspertka odmowy ciała. Księżna pochylała się sztywno do przodu, jakby gotowa do ucieczki. Jeszcze ciekawiej brzmiała analiza zachowania Williama przedstawiona przez James. Książę stał na baczność obok żony, z dłonią jak liść figowy osłaniającą jego krocze, a przy tym trzymał wysoko głowę niczym policjant na krótką chwilę przed zatrzymaniem podejrzanego. Niektórzy komentatorzy internetowi w pełni zgadzali się z ekspertką. William wygląda tak, jakby wolał być gdzie indziej, tweetował jeden z nich, podczas gdy inny fan rodziny królewskiej twierdził, że William powinien był się znacznie szerzej uśmiechać. Och, jakże ciężki jest los przyszłego króla. Czy na takie właśnie życie, pełne małostkowości i krytyki, pracował książę William, drugi w kolejce do tronu, kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych spotykał się podczas lunchów w zamku Windsor ze swoją babką, królową? Trzynastoletni wówczas książę jesienią 1995 roku zaczynał właśnie naukę w Eton College, ekskluzywnej szkole dla chłopców założonej w 1440 roku i położonej po drugiej stronie tamizy naprzeciwko Windsoru. Mijały wtedy trzy lata, odkąd jego rodzice ogłosili separację. Za dwa lata Diana zginie w wypadku, a królowa martwiła się o stan psychiczny swojego wnuka. Czy Karol był zbyt pochłonięty własnymi problemami, związkiem z Kamilą Parker-Bowles i całą resztą, by należycie wypełniać ojcowskie obowiązki? W tym czasie Diana wdawała się w kolejne romanse, głównie z cudzoziemcami, celowo przybierając pozę wywrotowej, antykrólewskiej latawicy. Królowa naprawdę się obawiała, że wszystko to może doprowadzić chłopca do załamania nerwowego, z czego zwierzyła się jednemu ze swych doradców. Tym bardziej, że matka Williama najwyraźniej już przechodziła przez tego rodzaju załamanie. Interweniował książę Edynburga. Filip podzielał obawy żony. Sugerował jej również, by na przekór swym zasadom zaangażowała się w trudne rodzinne sprawy i spróbowała zbliżyć do tego wrażliwego chłopca, który był nie tylko jej wnukiem, ale i przyszłym następcą tronu. Może dzieciak mógłby co jakiś czas wpadać do ich zamku w niedzielę, gdy uczniom Eton wolno było wychodzić do miasta? I tak zaczęły się ich regularne spotkania przy lunchu. Co kilka niedziel, wyłączając weekendy, które William mógł spędzić ze swoją matką lub ojcem, nastolatek, śledzony dyskretnie przez ochroniarza, wybierał się na spacer wzdłuż Eton High Street i przechodził przez most do Windsoru, by zjeść smaczny i pożywny posiłek w towarzystwie królowej i księcia Edynburga. Po pudingu Filip szedł do innej części zamku, by zostawić żonę i wnuka samych w Oak Room, pokoju o wykładanych dębowym drewnem ścianach, z wielkim sześcioramiennym żyrandolem wiszącym nad stołem i pięknym arrasem królowej Wiktorii zatytułowanym Polowanie, stworzonym we francuskiej manufakturze gobelinów. W tym olśniewającym, przesyconym historią, ale i onieśmielającym otoczeniu, babcia i wnuk, monarchini i jej dziedzic przechodzili do sedna prowadząc szczerą i bezpośrednią rozmowę cechuje ją ogromna pogoda ducha ujawnił dziesięć lat później william udzielając w 2011 roku wywiadu biografowi babki robertowi hardmanowi i wyjaśniając jak królowa zachęcała go by zachował spokój w obliczu wszystkiego czym może go kiedyś zaskoczyć świat myślę że kiedy już osiągniesz dojrzały wiek kierujesz się w życiu staromodną wiarą codziennie robisz wszystko co w twojej mocy i modlisz się co wieczór Cóż, nawet jeśli ktoś cię za to krytykuje i tak nie osiągniesz o wiele więcej, choćbyś nie wiem jak się starał, dlaczego więc miałbyś się tym przejmować? To właśnie podczas tych rozmów w dębowym pokoju książę William dowiedział się od babki, dlaczego należy utrzymywać i szanować instytucje monarchii, a także dlaczego warto walczyć, być może z wielkim zaangażowaniem, by ją zachować. W końcu było to dziedzictwo Williama należne mu w takim samym stopniu jak jej. Szczególne wrażenie robiły na księciu opowieści królowej o pierwszych latach jej panowania, o tym jak w 1952 roku, w wieku zaledwie 25 lat, musiała zastąpić swego ojca, króla Jerzego VI i pełnić funkcję, którą chętnie przejęłoby wielu mężczyzn przekonanych, że poradziliby sobie lepiej niż ona. To musiało być bardzo trudne i przytłaczające, mówił William Hardmanowi. Ogromna większość dwudziestopięciolatków, choćby ja, mój brat i wielu innych, nie musiała zmagać się z takim obciążeniem. Nikt nie wywierał na nas takiej presji, gdy byliśmy w podobnym wieku. To zdumiewające, że jednak się nie poddała. Znosiła wszystko dzielnie i parła naprzód. To chyba właśnie jej najważniejsza cecha. Stawiasz przed nią wyzwanie, a ona je pokonuje. I robi to od sześćdziesięciu lat. To nieprawdopodobne. W wywiadzie udzielonym BBC w 2005 roku, gdy kończył już studia na Uniwersytecie w St. Andrews, William ponownie wyraził wdzięczność za osobiste wsparcie i rady, jakich udzielała mu babka. Zawsze służy mi pomocą, gdy mam jakieś trudności czy problemy, mówił. Jest wspaniałym człowiekiem. Prawdziwym wzorem. Podczas rozmów w dębowym pokoju, William poznał także historię szkandeli i rewolucji chwalebnej oraz dowiedział się, jaką rolę w jego przyszłości będą musiały odegrać siły zbrojne. Mówiono wówczas jeszcze o monarszych obowiązkach związanych z Kościołem Anglii. Żadnej z tych informacji nie przekazano mu jednak w formalny sposób. Mam wrażenie, że królowa nie wierzy szczególnie w skuteczność oficjalnych szkoleń. Tłumaczył William w 2016 roku, omawiając szerzej styl osobistych kontaktów i pouczeń królowej, które opisywał jako dyskretne, wyważone i rzeczowe wskazówki. Sama królowa z kolei odebrała formalne lekcje historii konstytucyjnej. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, młoda, zaledwie trzynastoletnia księżna dwa razy w tygodniu pokonywała tę samą trasę między Windsorem i Eton, którą później chadzał William. Tyle, że w przeciwnym kierunku. Przyszła królowa, której towarzyszyła wówczas jej niania Marion Crawford, Crowfee, uczęszczała na zajęcia z historii do wypełnionego po sufit książkami gabinetu ser Henry'ego Martena, wicedyrektora Eton i ekscentrycznego naukowca, który miał w zwyczaju pogryzać podczas lekcji kostki cukru, dzieląc się tym przysmakiem ze swoim udomowionym krukiem. Jednym z ulubionych tematów Sir Henry'ego była brytyjska wspólnota narodów utworzona w 1931 roku na mocy statutu westminsterskiego oraz jej przemyślana struktura, która w owym czasie obejmowała ponad półtuzina monarchii, między innymi Kanadę i Australię. Ojciec Elżbiety, Jerzy VI., nie był tam postrzegany jako fikcyjny monarcha sprawujący rządy z odległego Londynu, lecz jako prawdziwy król i głowa państwa. Elżbieta II była szczególnie dumna z tego, że podczas jej panowania udało się rozbudować i rozwinąć ten zdecentralizowany system rządów. W 2000 roku na świecie było aż 14 monarchii należących do wspólnoty. I starała się uzmysłowić Williamowi, jak ważne jest utrzymanie tych powiązań szczególnie w Afryce, na Pacyfiku, Karaibach, subkontynencie indyjskim oraz w innych rozwijających się zakątkach globu. To wszystko stanowiło tylko jedno z wielu wyzwań stojących przed Księciem, który kiedyś będzie musiał przede wszystkim stworzyć wizerunek dostojnego i poważanego, choć nie nazbyt wytwornego i odległego reprezentatywnego monarchy Zjednoczonego Królestwa i trafić w gusta większości marudnych Brytyjczyków. Jak sam później opowiadał, William miał wrażenie, że słuchając wszystkich tych nauk swojej babki, w pewnym sensie się z nią jednoczy, tworzy poczucie ciepłej bliskości, silną i niezwykłą międzypokoleniową więź, którą opisał jako wspólne zrozumienie tego, co konieczne. Rozmowy prowadzone w dębowym pokoju pomogły przemienić kruchego i wrażliwego chłopca, któremu groziło załamanie nerwowe, w odpornego na przeciwności losu młodzieńca, który niegdyś zostanie porównany do ochroniarza z nocnego lokalu broniącego standardów i dostępu do swego ekskluzywnego królewskiego klubu. Książę nie zamierzał pozwolić, by ktokolwiek, a już z pewnością nie jego brat i jego amerykańska celebrycka żona, zagroził cennemu dziedzictwu powierzonemu mu przez babcie. Nie dba o sławę i splendory, to pewne, mówił o królowej w 2011 roku. Nie to jest istotą monarchii tą istotą jest dawanie przykładu, wypełnianie swoich obowiązków, jakby to ujęła, używanie swojej pozycji dla większego dobra, służenie krajowi, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Brat Harry mógł sobie bujać w obłokach, lecz brat William przygotowywał się do roli króla. Przez całe nasze wspólne życie stałem u jego boku powiedział książę przyjacielowi, wyjaśniając dlaczego zachowanie Harego i Megan oraz ich dziwne decyzje związane z narodzinami ich sztemarciego, szczególnie niezrozumiałe ukrywanie tożsamości rodziców chrzestnych, doprowadziły braci do punktu, w którym, jak to określił nieco później Harry, ich drogi się rozeszły. Dłużej nie mogę już tego robić, dodał William. Oczywiście tożsamość tajemniczych rodziców chrzestnych nie pozostała zbyt długo tajemnicą. W ciągu kilku miesięcy od chrzcin Świat poznał nazwiska sponsorów Archiego. Tigi Petifer z domu Legberg była ukochaną nianią zarówno Williama, jak i Harego. Mark Dryer miał równie znaczący wpływ na dzieciństwo młodych książąt. Były koniuszy księcia Wali, jak opisywał go The Times, który stał się mentorem i bliskim przyjacielem obu synów Karola. W uroczystości brał również udział Charlie van Straubenzee, jeden z najbliższych kolegów Harego z dzieciństwa i ze szkolnej ławki Witton. Megan i Harry byli na jego ślubie w sierpniu 2018 roku. Dzięki dociekliwości dziennikarzy i kontaktom w wyższych sferach do końca 2019 roku udało się ustalić przynajmniej te trzy tożsamości. Kiedy już je ujawniono, nikt nie próbował dementować doniesień prasy. Ani pałac Buckingham, ani królewskie biuro Sussex, ani też sami zainteresowani. Pozostawało jednak pytanie, kim byli inni sponsorzy. Trzy brytyjskie nazwiska wskazywały jednoznacznie na preferencje Harego. Skupiono się więc na tym, kogo mogła wybrać Meghan. Skoro na chrzcinach pojawiło się troje brytyjskich sponsorów, to należało przypuszczać, że towarzyszyło im też dwoje lub troje Amerykanów. Podejrzenia skupiały się głównie na gwiazdach tenisa, Sirenie Williams i filmu. George'u Cluney'u, a także jednej z dwojga gwiazd polityki, byłym prezydencie Baracku Obamie i jego żonie Michelle. Wszyscy czworo przyjaźnili się z Megan, która latem 2019 wybrała się na mecz tenisowy Sireny podczas Wimbledonu. George Clooney już wcześniej z właściwym sobie poczuciem humoru zbył wszelkie plotki, wygłaszając dowcipny i wymijający komentarz. Na pewno nie chcielibyście, żebym był czyimkolwiek rodzicem chrzestnym, powiedział po narodzinach Archiego. Ledwie radzę sobie z rolą zwykłego rodzica. To przerażające. Z kolei Obamowie byli bliskimi przyjaciółmi zarówno Megan, jak i Harego. Barack Obama spotkał się z księciem w 2017 roku podczas zawodów sportowych Invictus Games, w których brali udział niepełnosprawni weterani wojenni. Harry jest twórcą tej imprezy i traktuje ją bardzo poważnie. Z kolei Michelle napisała we wrześniu 2019 roku artykuł do brytyjskiego wydania Vogue, współredagowany przez Megan. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w rozdziale 22. Niektórzy amerykańscy komentatorzy zastanawiali się nawet, czy Obamowie nie zachęcają świeżo upieczonej księżnej, by przejęła kiedyś ich polityczną schedę na fali dziecięcego marzenia, by zostać pierwszą czarnoskórą prezydent Ameryki. Tego rodzaju fantastyczne spekulacje pokazują, co może się wydarzyć, gdy ktoś próbuje zataić lub zniekształcać prawdę. A celem tej książki jest właśnie jej ujawnienie. Przedstawiam w niej opowieść o dwóch dzielnych młodzieńcach, których życie naznaczone było nie tylko niezwykłymi przywilejami i luksusami, ale i ogromną tragedią. Od urodzenia musieli stawiać czoło wyzwaniom i realizować cele, które wyznaczała im ich pozycja w królewskiej rodzinie. Przez wiele lat współpracowali ze sobą i wspierali się wzajemnie w trudnych czasach. Jednak w miarę jak zmieniały się i czasy, i okoliczności, zmieniali się również oni sami. I co nieuniknione, coraz bardziej się od siebie oddalali. W ostatnich miesiącach, gdy powstawała ta książka, widzieliśmy, jak młodszy z braci na nowo kształtuje swoją tożsamość i próbuje podążać wraz ze swą żoną nową drogą. Odwołując się do dzieł i języka Szekspira. Można powiedzieć, że książę Harry postanowił odrzucić burzliwą przeszłość, rozwiązły świat Falstaffa i własnej młodości, by odrodzić się w nowej, chwalebnej roli króla Henryka V, bohaterskiego i modelowego monarchy Brytyjczyków. Och, szczęśliwy krąg, gromadka braci. Problem w tym, że jego brat William już zajął to miejsce. Rozdział trzeci. Małżeństwo dynastyczne. Małżeństwo to sprawa znacznie ważniejsza niż zakochanie. Książę Karol 1979. Zbliżasz się do trzydziestki. Jesteś kawalerem, dość atrakcyjnym, choć trochę nieśmiałym i nie bardzo seksownym. Jesteś następcą tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także Kanady, Australii, Nowej Zelandii i kilku innych monarchii należących do wspólnoty narodów i musisz sobie jakoś ułożyć życie uczuciowe. A nie, przepraszam, musisz wybrać królową, która zasiądzie obok ciebie na tej imponującej kolekcji tronów. Czy to jakaś różnica? Owszem, to istotna różnica. Zrodzony na tym gruncie dylemat stanowi podstawę opowieści, będącej istotą tej książki. Narodziny Williama i Harego były rezultatem dynastycznego przymierza, a nie owocem prawdziwej miłości. Gdy książę Wali, a zarazem przyszły król Karol III, uległ wreszcie namowom rodziny i pod koniec lat 70. zaczął szukać towarzyszki życia, stanął przed nie lada problemem. Jego stryjeczny i honorowy dziadek chrzestny, lord Mountbatten, twierdził, że zna rozwiązanie, które z upodobaniem przedstawiał w następujący sposób. Uważam, że w przypadkach takich jak twój, pisał do Karola w Walentynki 1974 roku, mężczyzna, zanim się ustatkuje, powinien się wyszaleć i romansować, ile tylko się da. Na żonę powinien jednak wybrać dziewczynę odpowiednią, atrakcyjną i miłą, nim ona sama pozna kogoś, w kim mogłaby się zakochać. Miarą nieśmiałości Karola było to, że nie powiedział swojemu wścibskiemu wujkowi Dickiemu, żeby wsadził sobie swoje cyniczne rady w wiadome miejsce. Honorowy dziadek chrzestny nie tylko namawiał go do kierowania się zasadami zmienionej epoki, ale próbował też przepchnąć kandydaturę własnej wnuczki. Amanda Ned był zaledwie szesnastoletniej, odpowiedniej, atrakcyjnej i miłej dziewczyny, która jako przyszła królowa wniosłaby do dynastii Windsorów jeszcze większy udział krwi Mountbattenów. Amanda, młodsza od Karola o dziewięć lat, dobrze go znała i, zdaniem jej dziadka, wcześniej czy później obdarzyłaby go szczerą miłością. Jednak jako nastolatka była jeszcze zbyt młoda na za pójście, dlatego Mountbatten miał nadzieję, że książę, kierując się jego mądrościami, poczeka na Amandę. Jestem pewien, odpowiedział Karol kilka tygodni później, że ona wie, jak bardzo ją lubię. W końcu ambitne plany Karola i Mountbattena dotyczące Amandy, o których sama zainteresowana nie miała pojęcia, spełzły na niczym. Z biegiem lat książę i jego kuzynka rzeczywiście zbliżyli się do siebie, połączyła ich przyjaźń i wzajemny szacunek trwające do dzisiaj. Jednak gdy Karol w końcu się jej oświadczył, co odbyło się latem 1979 roku, na krótko przed śmiercią Lorda Mountbattena w zamachu zorganizowanym przez Ira, Niezależna i wyzwolona dziewczyna grzecznie odrzuciła jego ofertę. Tłumaczyła, że poddanie się systemowi, jakiego wymaga zajęcie miejsca w rodzinie królewskiej, jest tak całkowite, że oznacza utratę niezależności w stopniu nieporównywalnie większym niż w przypadku zwykłego małżeństwa. Ta stanowcza i oficjalna deklaracja dociera do nas poprzez wspomnienia księcia Karola, który opowiadał o szczegółach nieudanych oświadczeń swemu biografowi Jonathanowi Dymblebiemu. Książę pamiętał wszystkie argumenty, które przedstawiła mu Amanda, uzasadniając swą odmowę, a szczególnie ten o niepożądanym rozgłosie, nachalności i wścibstwie mediów o natężeniu większym niż musi znosić jakakolwiek inna osoba publiczna, z wyjątkiem krótkiego okresu, gdy znajduje się u szczytu swej kariery. Jej odpowiedź, pisał Dimbleby. Jedynie utwierdziła go, księcia, w przekonaniu, że złączenie się węzłem małżeńskim z domem Windsorów to poświęcenie, jakiego nie należy od nikogo oczekiwać. Wyglądało na to, że przyszły król będzie musiał znaleźć jakąś inną, odpowiednią i miłą dziewczynę. W międzyczasie Karol już od kilku lat posłusznie stosował się do drugiej części dobrych rad wujka Dickiego i dawał upust swej młodzieńczej energii. Szczególnie odkąd poznał niejaką Camille Parker Bowles z domu Shand, charakterną damę znaną z niezwykłego tupetu. Pewnego razu, na długo przed tym jak zapewniła sobie miejsce w historii brytyjskiej monarchii, pani Parker Bowles zabrała swoje małe dzieci, Laure i Toma, na zakupy do hipermarketu Sainsbury's w miasteczku Chippenham w hrabstwie Wiltshire. Większość miejsc parkingowych była zajęta, wspominała później Laura. Ale mama zauważyła jednowolne, dokładnie na wprost wejścia, więc je zajęła. Miejsce było zarezerwowane dla burmistrza Chippenham. Kiedy rodzina wyszła z zakupami, jakiś mężczyzna zatrzymał Kamilę i zapytał, co jej samochód robi na miejscu parkingowym przeznaczonym dla burmistrza. Mama uśmiechnęła się wtedy i powiedziała: Och, przepraszam, jestem jego żoną. I wsadziła mnie do auta. Wtedy mężczyzna podszedł bliżej i warknął: Bardzo miło mi panią poznać. To ja nim jestem. Ta anegdota uwiarygadnia zdumiewającą opowieść o tym jak Kamila jeszcze na początku lat siedemdziesiątych sama zawarła znajomość z Karolem. Zdarzyło się to pewnego deszczowego popołudnia. 22-letni wówczas książę szczotkował jednego ze swych koni po meczu polo na Smyslown w Wielkim Parku Windsorskim, gdy podeszła do niego licząca sobie wtedy 24 lata Kamila Schänd i bez żadnych wstępów rozpoczęła pogawędkę. "Piękne zwierzę, ser" powiedziała. – Jestem Kamila Szent. Bardzo mi miło panią poznać – odrzekł uprzejmie Karol. Kamila uznała to za zachętę i poinformowała księcia, że jest potomkinią sławnej Alice Keppel, kochanki króla Edwarda VII. – Wie pan, że moja prababka była kochanicą pańskiego prapradziadka? I co pan na to? Przy tej historii blednie nawet anegdota o burmistrzu Chippenham, ale wielu biografów księcia kwestionuje jej autentyczność – sam Karol za pośrednictwem swojego na wpół oficjalnego biografa Dimblebiego daje jasno do zrozumienia, że choć rzeczywiście co jakiś czas spotykał Kamile po meczach Polo, zapoznał się z nią oficjalnie dopiero w Londynie. Stało się to za sprawą byłej dziewczyny księcia Lucy Santa Cruz, czyli iskiej asystentki lorda Butlera, który był w tym czasie szefem Trinity College w Cambridge, macierzystej uczelni Karola. Richard Austin Butler, powszechnie znany za sprawą swych inicjałów jako rap, zanim został rektorem największego i najmodniejszego kolegium w Cambridge, był ważną postacią w partii torysów i zajmował wiele stanowisk rządowych. Jednak pomimo licznych zasług i osiągnięć w służbie narodu, rab najchętniej chwalił się tym, jak wykorzystał kwaterę rektora, by umożliwić romans, dzięki któremu młoda kobieta z Ameryki Południowej pokazała niewinnemu księciu, czym jest miłość fizyczna. W 1978 roku Butler pozwolił sobie na niedyskrecję i opowiedział Antonemu Holdenowi, który pisał częściowo autoryzowaną biografię księcia Karola, że podsunął Lucy i Santa Cruz klucz, gdy Karol zapytał, czy młoda dama mogłaby tam pobyć z nim sam na sam. Gdy w 1979 roku opublikowano książkę Holdena, Pałac Buckingham z oburzeniem odrzucił sugestię Raba, jakoby Lucia wprowadziła Karola w tajniki miłości cielesnej. Większość opowieści raba Butlera to bzdury. Skarżył się sam książę, stanowczo zaprzeczając, że był on dla niego w jakimkolwiek sensie mentorem, guru czy szarą eminencją. Jednak żona Butlera, Molly, potwierdzała relację męża. W opublikowanych w 1992 roku wspomnieniach, pisała, że Lucia była doskonałym przykładem kogoś, na kim Karol mógł sobie bezpiecznie ostrzyć zęby, jeśli wolno mi to tak ująć. Wiosną 1972 roku Santa Cruz, która po studiach w Trinity College wciąż przyjaźniła się z Karolem, zaprosiła go na drinka do swojego mieszkania przy Candy Street na tyłach pałacu Buckingham, twierdząc, że znalazła idealną dziewczynę dla księcia. Kamila mieszkała w tej samej okolicy, niedaleko dworca Victoria. Giles Brandred, znajomy Karola i kronikarz miłosnych perypetii tej pary, potwierdza taką wersję wydarzeń. Jednak inna kronikarka. Caroline Graham umiejscawia pierwsze spotkanie Karola i Kamili na boisku do gry w polo. Przytaczając relacje naocznego świadka, pisze, że książę stał sam po drugiej stronie boiska, a Kamila najspokojniej w świecie podeszła do niego i rozpoczęła rozmowę. Która historia jest więc prawdziwa? Powinniśmy chyba uznać tę mniej ekscytującą wersję spotkania u Santa Cruz jako prawdę historyczną, bo tak właśnie zapamiętał to sam książę. Z kolei opowieść o rozmowie na boisku do Polo i wzmiance o kochanicy pańskiego prapradziadka jest wyrazem ważniejszej prawdy, prawdy emocjonalnej, pokazującej, że Kamila Szent ucieleśniała emocjonalną wolność i radość, których pragnął zawsze obowiązkowy książę Karol. Oceniając tę sytuację z perspektywy czasu, możemy śmiało uznać, że to właśnie za sprawą tych cech, niemal 50 lat później, Karol i Kamila wciąż prowadzą wspólne, zgodne życie jako mąż i żona. To, że małżeństwo przyszłego króla z rozwódką o niższym statusie społecznym jest teraz powszechnie akceptowane, a 30 lat temu wydawało się dziwaczne, by nie rzec niestosowne i niemożliwe. Jest kolejnym przykładem uprzedzeń społecznych, jakim musiał stawiać czoło książę Karol, poszukując w połowie lat 70. swojej życiowej partnerki. Ówczesne gazety całkiem otwarcie dyskutowały o wymaganiach dotyczących przyszłej królowej, i równie otwarcie dowodziły, że jako trybuny ludu miały pełne prawo stawiać takie wymagania ich zdaniem byłoby najlepiej, gdyby kandydatka pochodziła z królewskiej rodziny, a tym samym była cudzoziemką, ciekawym i egzotycznym tematem artykułów prasowych, albo z jakiegoś szlachetnego rodu. Tak czy inaczej zdecydowanie powinna być dziewicą. Co ciekawe, w epoce wolnej miłości media używały określenia dziewica równie często i bezwstydnie, jak zapanowania królowej Elżbiety I. Kamila nie spełniała żadnego z tych warunków. Dawno już utraciła dziewictwo, nie należała do królewskiego rodu ani nie była arystokratką, choć bez wątpienia pochodziła z szanowanej rodziny z wyższej klasy średniej. Jej ojciec, major Bruce Trent, zajmował się królewskimi psami gończymi i przyjaźnił z królową matką. Matka kamili Rosalind wniosła do rodziny prawdziwe pieniądze. Pochodziła z rodziny Cubitów, którzy zbudowali Belgrawie i kilka z najelegantszych części centralnego Londynu. Kamila nie była też zbyt młoda, dwa lata starsza od Karola. W dodatku, wracając do kwestii dziewictwa, w londyńskich kręgach towarzyskich uchodziła za kobietę dość frywolną. Jednak pani Szent była w pełni świadoma wszystkich tych niedoskonałości i na tyle uczciwa by sięgać jedynie po to, co uznawała za przystające do jej pozycji i możliwości. Nęciła ją myśl o krótkotrwałej przygodzie z księciem Karolem. Nie chciała go usiedlić, by wyjść za przyszłego króla. I oczywiście właśnie dlatego w końcu go poślubiła. Ważną rolę odegrali w tej historii The Goons. Na początku znajomości Karol i Kamila odkryli, że oboje uwielbiają głupawy akcent i wygląd bohaterów The Goon Show, klasycznej komedii absurdu nadawanej w BBC Home Service, będącej poprzednikiem i inspiracją dla latającego cyrku Monty Pythona. Wkrótce dali wyraz łączącemu ich uczuciu, obdarzając się nawzajem przezwiskami z programu – Fred i Gladys. Przyjaciele książęcej pary twierdzą, że dzisiaj Karol i Kamila chętnie zwracają się do siebie właśnie w ten sposób. Od razu robić się lżej na duszy, gdy Kamila wchodzi do pokoju, wspominał lord Patrick Beresford, który grywał z Karolem w polo. Widzisz po jej oczach i uśmiechu, że za chwilę setnie się ubawisz. Mają fantastyczne poczucie humoru, mówi inna przyjaciółka pary, pisarka Julie Cooper. Bardzo często śmieją się razem, a dzięki temu, że Kamila zawsze umie dostrzec zabawniejszą stronę życia, na pewno było im o wiele łatwiej przez wszystkie te lata. Prócz podobnego poczucia humoru łączyło ich upodobanie do aktywności fizycznej na łonie natury. Karol i Kamila uwielbiali polowania, strzelectwo i wędkarstwo. Rzadko byli równie szczęśliwi jak wtedy, gdy wkładali ciepłe, wodoodporne ubrania i kalosze. Dzięki swojemu ojcu Kamila umiała polować konno z psami równie sprawnie jak książę. Latem i jesienią 1972 roku tych dwoje łączył już płomienny romans. Była czuła, naturalna, szczera. Relacjonował Jonathan Dimbleby, opisując uczucie, jakie Karol żywił wobec swojej nowej dziewczyny. Z intensywnością właściwą pierwszej prawdziwej miłości niemal od razu oddał jej swe serce. Lord Mountbatten wspierał ten związek. Często gościł parę podczas dyskretnych wizyt w Broadlands, jego posiadłości w Hampshire. W latach 1971-1972 Karol rozpoczynał karierę w marynarce wojennej w Portsmouth, zaledwie pół godziny drogi na południe od Broadlands, a Kamila była właśnie taką towarzyszką, jaką miał na myśli wujek Diki, kiedy mówił o kimś, kto zajmie księcia do czasu, aż Amanda dorośnie do zamążpójścia. Jednak późną jesienią 1972 roku Karol zaczął traktować Kamile Sręt poważniej niż życzyłby sobie zapewne wujek Diki. Książę czuł się w towarzystwie Kamili tak dobrze, że ośmielił się żywić nadzieję, iż pewnego dnia właśnie ta kobieta zostanie jego dozgonną przyjaciółką i towarzyszką, którą będzie darzył miłością i troską. Ku jego radości, to znów Jonathan Dimbleby, Kamila dawała mu do zrozumienia, że te uczucia są odwzajemnione. Niestety, na przeszkodzie stały obowiązki związane ze służbą w marynarce wojennej. Na początku Nowego Roku fregata Karola, HMS Minerva, miała wyruszyć na Karaiby. Powrót zaplanowano dopiero na jesień. W weekend 9 i 10 grudnia książę zabrał Kamila i Mountbattena do Portsmouth na lunch i wycieczkę po okręcie. Tydzień później ponownie przyjechał do Broland z Kamilą. Po raz ostatni, jak pisał ze smutkiem, do Mountbattena przed ośmiomiesięczną rozłąką. 35 lat później książę ujawnił, że właśnie w tamten grudniowy weekend 1972 roku w pełni sobie uzmysłowił, że chce poślubić Kamilę, że to właśnie ona jest mu przeznaczona. Nie miał jednak odwagi, by powiedzieć jej to dość wyraźnie. Karol wyznał jej miłość, pisał Gilles Brandred w 2005 roku, ale nie zaproponował małżeństwa. Szeptał czułe słówka, lecz nie mówił nic istotnego. Nie składał żadnych deklaracji, ani ich nie oczekiwał. W listopadzie 1972 roku Karol miał zaledwie 24 lata i czuł się zbyt młody, by jako dziedzic brytyjskiego tronu angażować się w ten cały skomplikowany proces zaręczyn i małżeństwa. Banalnie rzecz ujmując, oznaczałoby to dlań zbyt wiele spraw do załatwienia przed wypłynięciem Minerwy, zaczynając od rozmowy z rodzicami, którym nawet nie wspomniał jeszcze o swych prawdziwych uczuciach. Z pewnością nie obyłoby się bez pewnych komplikacji. Ich stosunek do Kamili nie różnił się bowiem zbytnio od tego, co myślał o niej wujek Diki. Była miłą kobietą i świetnym materiałem na dziewczynę, ale nieoczywistą kandydatką na przyszłą królową. Tym bardziej, że pośpiech w tej kwestii nie był wcale konieczny. Więc Karol również się nie spieszył. Czasami, jak ujął to celnie Jules Brandred, działania, których zaniechamy, mają większe znaczenie niż te, które podejmujemy. Sama Kamila nie była szczególnie zaskoczona ani przygnębiona. Przez kilka lat pozostawała w barwnym i burzliwym związku z kapitanem Andrew Parkerem Bowlesem, przystojnym oficerem Household Cavalry, który również stanowił świetną partię zarówno ze względu na urok osobisty, jak i królewskie koneksje. W 1953 roku trzynastoletni wówczas Andrew, ubrany w jedwabie i atłasy, Uczestniczył w koronacji królowej, a jego ojciec Derek, szeryf hrabstwa Berkshire, należał do kręgu bliskich znajomych królowej matki. Burzliwy, zmienny charakter ich związku wynikał po części ze specyfiki służby Parkera Bowsa, który często musiał wyjeżdżać za granicę. Służył w Niemczech, na Cyprze i w Ulsterze, a przez jakiś czas nawet w Nowej Zelandii. Jednak czynnikiem decydującym o przerwach w tym romansie była bulwersująca niewierność Parkera. Major Poker bowles jak nazywano go w pułku, przyciągał kobiety jak magnes i nawet nie próbował opierać się pokusie. Co jakiś czas Kamila odpłacała mu pięknym za nadobne. Na początku 1972 roku Andrew romansował z księżniczką Anną, i właśnie wkrótce potem Kamila tak śmiało zaczepiła Karola. Innymi słowy, zastosowała prostą zasadę oko za oko. Koniecznie chciała mu pokazać, Wspominał jeden z graczy Polo, że ją również stać na królewskie podboje. Jednakże na początku 1973 roku zarówno Andrew, jak i Kamila znów byli wolni, a ich królewskie związki należały do przeszłości. Spotykali się w sumie od siedmiu lat, a ojciec Kamili tracił już cierpliwość. Major nie miał nic przeciwko romansowi córki z Karolem, lecz podobnie jak ona nie sądził, by ten związek skończył się małżeństwem. Dlatego też uznał, że właśnie teraz, gdy książę znalazł się po drugiej stronie świata, nadeszła właściwa chwila. Zdaniem Johna Bowes-Lyona, kuzyna Andrew, w marcu 1973 roku rodzina Kamili postanowiła pchnąć Andrew do czynu, publikując w The Times ogłoszenie o zaręczynach. Andrew Parker Bowes bez protestów dał się wciągnąć w tę pułapkę. Gra dobiegła końca. W wieku 35 lat uznał, że czas się ustatkować, a Kamila, która kończyła wkrótce lat 26, miała już dość występowania na ślubach w roli druchny. Dlatego też 4 lipca 1973 roku wystrojone od świętnie klany Shandy Parker Bowles zebrały się w eleganckim wnętrzu świątyni Guard Chapel na terenie Wellington Barracks, gdzie przybyły również trzy członki rodziny królewskiej. Księżniczka Anna, księżniczka Małgorzata, oraz królowa matka. W uroczystości, którą okrzyknięto ślubem roku, brało w sumie udział ośmiuset gości. Choć Karol również był zaproszony, z żalem odmówił, zasłaniając się obowiązkami. Reprezentował akurat swoją matkę w Nassau, gdzie Bahamy miały świętować niepodległość. Nie wierzył mu jednak nikt, kto znał historię jego romansu z Kamilą. Na wieści o zaręczynach książę zamknął się w swojej kajucie na pokładzie minerwy i ze smutkiem napisał w liście, że Poczucie pustki pewnie w końcu minie. Trochę to trwało, ale przykre uczucia rzeczywiście w końcu ustąpiły. W pewnym stopniu, do połowy lat 80. książę wyleczył się ze smutku i znów umawiał się z atrakcyjnymi, godnymi uwagi kobietami. To samo robił Andrew Parker Bowles. Niezmordowany major wkrótce po ślubie zaczął się uganiać za kobietami, a jego żona tolerowała te wyskoki równie cierpliwie jak wtedy, gdy jeszcze nie byli małżeństwem. Ciesząc się spokojnym, rodzinnym życiem na wsi, Kamila skupiała się przede wszystkim na wychowywaniu dwójki swoich dzieci, Toma, urodzonego w 1974 i Laury, urodzonej w 1978. Utrzymywała również przyjacielskie relacje z księciem Karolem, który zgodził się być ojcem chrzestnym Toma. W sierpniu 1979 roku lord Mountbatten zginął wraz z kilkoma członkami rodziny w zamachu bombowym zorganizowanym przez Ira. Stało się to podczas wyprawy łódką na ryby u wybrzeży Mulagmor w hrabstwie Sligo. Karol był zdruzgotany i szukał pocieszenia u Kamili. Uważał ją za swą najlepszą przyjaciółkę, a przede wszystkim osobę, której mógł się ze wszystkiego zwierzyć. Jego była kochanka wciąż pozostawała dlań probierzem i wyrocznią, jak ujął to w rozmowie z Jonathanem Dimblebim. Dla Kamili to, co kiedyś wydawało się niezobowiązującą przygodą i zemstą za związek Andrew i Janny, nabrało teraz powagi. Tocząc z nią długie, głównie telefoniczne rozmowy, Karol otwierał przed Kamilą serce, a ona pocieszała go tak jak tylko mogła. W ciągu kilku miesięcy ich przyjaźń na powrót przerodziła się w miłość, z pewnością w sensie duchowym. Niektórzy uważali, że w latach 1979-1980 para znów nawiązała romans, a kilku członków rodziny królewskiej było na tyle zaniepokojonych, że wprost ostrzegało księcia przed ryzykiem, na jaki ten skryty związek mógł narazić reputację monarchii. W społeczeństwie narastało przekonanie, że Karol, który wkrótce miał skończyć 32 lata, powinien w końcu znaleźć kandydatkę na przyszłą królową. I właśnie latem 1980 roku sfotografowano go w Balmoral w towarzystwie Lady Diany Spencer. Kiedy tamtego września wypatrzono ją u boku Karola nad rzeką D, Lady Diana Spencer miała zaledwie 19 lat, ale znała księcia już od jakiegoś czasu. Jej starsza siostra Sara spotykała się z nim nawet przez krótki czas w 1977 roku, w roku srebrnego jubileuszu królowej Elżbiety a jej babka ze strony matki, Lady Fermoy, była powierniczką królowej matki i jedną z jej dam dworu. Królowa zaprosiła Dianę do Balmoral, by mogli wraz z mężem przyjrzeć się uważniej tej młodej kobiecie, którą już wtedy niektórzy z lepiej poinformowanych wskazywali jako ich przyszłą synową. W latach sześćdziesiątych Diana była jednym z dzieci, które przyjeżdżały do Sandringham, by bawić się z Andrzejem i Edwardem, Zbliżonych do niej wiekiem i wraz z nimi oglądać film Nasz cudowny samochodzik na wygodnych sofach ustawionych w domowym kinie. W tamtym czasie była wyjątkowo skromna i grzeczna, ale co z niej wyrosło? Diana zdała test na szóstkę. Kiedyś wybrałyśmy się razem na podchody, wspominała inna z goszczących w posiadłości dziewczynek, Patty Palmer Tomkinson. Zgrzałyśmy się, umęczyłyśmy, ona wpadła w grzęzawisko, była cała ubłocona, śmiała się do rozpuku, poczerwieniała, włosy kleiły się jej do czoła, bo padał deszcz. Była cudowną, angielską dziewczyną, bezpretensjonalną i zawsze gotową do zabawy. Zarówno królowa, jak i książę Filip przyglądali się Dajanie za probatą. Edward i Andrzej rywalizowali o jej towarzystwo podczas wieczornych pikników. Lubiła ją cała rodzina. Rok po śmierci swego honorowego dziadka chrzestnego Karol poczuł, że w końcu znalazł tę miłą dziewczynę, której kazał mu szukać wujek diki. Brytyjska prasa była tego samego zdania. Media na całym świecie ogarnęło takie dyszaleństwo, że ojciec Karola zaczął się poważnie niepokoić. Gdy zainteresowanie prasy jeszcze się wzmogło, książę Filip powiedział swemu synowi wprost, że albo musi się oświadczyć tej dziewczynie, albo natychmiast ją zostawić, by ratować jej dobre imię. Bez względu na to, jaką podejmę decyzję. Wspominał potem Karol o rozmowę z ojcem, miałem to zrobić bezzwłocznie. Tak właśnie aranżuje się małżeństwa w epoce wszechobecnych mediów. Karol posłuchał rady ojca i oświadczył się dajanie na początku lutego 1981 roku. Para oficjalnie ogłosiła zaręczyny pod koniec miesiąca, a w Wielkiej Brytanii zapanowała jeszcze większa histeria, szczególnie w tygodniach poprzedzających ich spektakularny ślub, który odbył się 29 lipca. Ponad 600 tysięcy osób tłoczyło się na ulicach wiodących do Katedry Świętego Pawła, gdzie Karol i Diana przystępowali do sakramentu małżeństwa na oczach 3,5 tysiąca gości oraz 750 milionów telewidzów na całym świecie, co stanowiło wówczas absolutny rekord oglądalności. Panna młoda miała na sobie misterną suknię stawty w kolorze kości słoniowej, do tego welon o długości aż 153 jardów, około 123 metrów oraz osiemnastowieczną pamiątkową tiarę. Jedwabne pantofle ozdobione 542 cekinami i 132 dopasowanymi perłami miały niskie obcasy, by Diana nie przewyższała Karola, któremu dorównywała wzrostem. Mierzyła dokładnie pięć stóp i dziesięć cali, około 177 centymetrów. Gdy para składała przysięgę małżeńską, Diana jako pierwsza królewska panna młoda w historii obiecała swemu mężowi miłość, wierność i uczciwość. Nie wspomniała jednak o posłuszeństwie.